Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Taste Express. Dziś Twix Secret Center Biscuits. Czyli kolejne ciasteczka o smaku batonika, czyli mam już całą kolekcję, bo już był Mars, był Milky Way, był już Twix w trochę innej formie, więc jeszcze raz Twix teraz, więc będę mieć cały komplet tych wszystkich batoników. Bounty jeszcze było, dobrze pamiętam. Więc teraz czas na Twixa. Wiem już mniej więcej o co chodzi. Po prostu taki herbatnik w środku, nadzienie, które ma imitować ten znany już od wielu lat batonik. A jak będzie, jak to w ogóle będzie smakowało i czy to w ogóle będzie przypominało tego oryginalnego Twixa, to zaraz się okaże. Z wyglądu przypomina to te Marsy, które w tamtym roku. Nadzienie przypomina to z Twixa. Takie ciągnące się. Tak, w minimalnym stopniu przypomina to Twixa. Nadzienie karmelowe. Z wierzchu jakiś taki właśnie herbatnik chrupiący. To bardzo podobnie jest w Twixie. I czekolada mleczna na wierzchu. To jest dobre odwzorowanie tego batonika. Ale z tym było najłatwiej, bo Twix już sam sobie takim ciasteczkiem trochę, więc tego batonika było najłatwiej odwzorować w formie ciastka. Tak wygląda skład tego produktu. Skład jest dość pokaźny. Dodano substancje, które posłużyły do wypieku herbatnika. Oprócz tego substancje, które składają się na czekoladę i na krem karmelowy, który jest w środku. Teraz wartość odżywcza w 100 gramach. I jest to mniej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 132 gramy. Na koniec jeszcze cena tego produktu. Te ciasteczka dostępne były w sieci Żabka za cenę 10,99. Wydaje mi się, że to jest zawyżona cena. Nie pamiętam, ile kosztowały Bounty, Milky Way i tak dalej, te inne ciasteczka, które miały odzorowywać batoniki, ale wydaje mi się, że te chyba sprzedawane są po najdrożej, to znaczy za najwyższą cenę. Jakby nie patrzeć, to jest tylko 8 ciasteczek, więc cena na pewno jest wygórowana. Jak podsumować ten produkt? Wydaje mi się, że mówiłem tak, że te o smaku Marsa najbardziej odwzorowywały batonik z tych wszystkich. Teraz muszę się poprawić, że te o smaku Twixa to najbardziej go imitują, ale to było najłatwiej zrobić, bo Twix sam w sobie już trochę przypomina ciasteczko, się nadziewane kremem karmelowym, że tu tylko zmieniono trochę teksturę, zmieniono kształt, dodano tę samą czekoladę, ten sam krem karmelowy, więc te ciasteczka rzeczywiście w dużym stopniu przypominają odwzorowywany batonik. W dzisiejszym odcinku to było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.